Cześć, witajcie. Przyszła pora na kolejny odcinek z gry World of Warships, po raz kolejny Bismarck. Tym razem płyniemy już okrętem wymaksowanym, czyli nie tylko kadłub, nie tylko mobilność, ale i zasięg działu już jest najlepsza, jaka może być na tym okręcie. No i zobaczmy, cóż to w tej bitewce uda się zrobić. Samolot poderwałem już do lotu, dużo mam ładunków, więc trzeba z tego korzystać. Mapa z 4 kapami porozrzucanymi, przepraszam, porozrzucanymi w jednej linii. I teraz pytanie zawsze, do którego kapa najlepiej płynąć. Mało razy grałem na tej mapie, nie mam jeszcze jakiejś tam stałej taktyki. Tu niestety wpłynąłem na Prince Eugena, zapatrzyłem się. Teraz on chce odbijać akurat w stronę, z której ja go chciałem minąć, więc no posmyramy się, ja już tutaj redukuję prędkość, żeby mu pozwolić odpłynąć. Poprawka na hipera. Poszła salwa, ale zastanawiam się, czy nie... No coś tam się kłada tam za 1160, no nie było to idealne. Idealne trafienie. Jak widzimy, sporo naszych okrętów płynie na A. Jeden niszczyciel próbował coś zdziałać na B, ale będzie miał problem. Jeden niszczyciel kapuje C, za to D jest wolne, no ale nie da się błyskawicznie rozpłynąć wszędzie, gdzie by się chciało. Dalej pociski w stronę tego hipera. Tym razem lepiej, za 3800. Pozbawiamy go powoli hapeków, a ja kieruję się właśnie w stronę D. Stwierdziłem, a co mi tam, popłyniemy, zobaczymy, co tam będzie, co tam spotkamy i co z tego wyjdzie. Więc początkowa faza bitwy, kilka takich słabszych strzałów, tylko 5000 uszkodzeń zrobionych, więc nawet ten ulepszony zasięg na niewiele się zdał. Ale punkt D, z tego co zauważyłem, dość często ma tendencję do bycia zostawianym. A, spróbuję, chociaż no pamiętajcie, że tutaj było widać na kapie C Shimakaze, a Shima ma to do siebie, Shimakaze właściwie, przepraszam, a Shima ma do siebie to, że potrafi puścić, nie dobrze, Shimakaze, czemu się, że Shimakaze zawsze mi się popierdzieliło mi się, Shimakaze ma to do siebie, że potrafi puścić konkretną ilość torped, no ale stwierdziłem, dobra, idziemy na bliski dystans, pomożemy naszemu Yugumo, czy Igumo, nie wiem jakiego się powinno poprawnie czytać, no ale wiecie o komu, w każdym razie chciałbym pomóc. 3,7 km to jest dystans, którego no może mi wpierdzielić torpedę, a ja mogę go napierdzielać artylerią pomocniczą, ale na szczęście jest tutaj dużo jakiś wysepek, no chociaż on ma o wiele łatwiej manewrować niż ja tym swoim pancernikiem. Dostałem spota. Shima wypuścił torpedy w stronę naszego niszczyciela. Na szczęście za bardzo nie trafił. Teraz jednak nasz niszczyciel zbiera. Ja teraz redukuję prędkość. Nie zaznaczyłem go nawet dla artylerii pomocniczej z tego co widzę, ale nie było to potrzebne. Udało się go dobić. 6238 uszkodzeń. Shima dobity. Przejmuje teraz kapa, za mną płynie krążownik. Niestety w krótkim czasie straciliśmy 2 okręty. Przypominam, jest to losowanie na dziesiątki, więc nie można, znaczy nie powinno się grać aż tak bardzo agresywnie tym pancernikiem, ale z drugiej strony no, można mimo wszystko na dychach też coś tam postrzelać. No i sobie stoję, grzecznie kapuję punkt B. Nie ma w ogóle nikt się nie zainteresował, znaczy punkt D, nikt się w ogóle nie zainteresował tą kapem. Z przeciwników również. Nie mam spota, nie ma lotniska, no to na pewno pomaga w spokojnym kapowaniu. No i już widzę, że kapowanie zmierza do końca, więc rozpędzam ten swój kajak. Nie będę tutaj kręcił, żeby popłynąć na punkt C. Miałem nadzieję, że może któryś z moich szybszych okrętów postanowi się tam udać. A ja po ponad, znaczy po prawie 6 minutach, niewiele uszkodzeń, ale przejęty punkt. Mamy dzięki temu 2 kapy po naszej stronie, przeciwnik ma zajęty tylko 1 kap, do tego ma o 2 okręty mniej, więc nasza przewaga rośnie. Jak widzimy, są przy kapie C 2 pancerniki i w tym jeden wielki Yamato. A Yamato ma to do siebie, że potrafi przypierdzielić. Do tego Yamato ma 101 200 hapsów, a ja mam niecałe 70 tysięcy. No, ale to co, ja nie dam rady? Bismarckiem? Pff, co to Yamato, nie? Nie no, Yamato jest 20 kilosów ode mnie. Tutaj bliżej mam 2 Karoliny. Znowu temat 2 Karolin. To są 2 ósemki, no ale bardzo, bardzo dobre okręty, z tego co słyszałem, z czego no, jedna jest prawie pełna, druga ma troszkę mniej tych hapsów i jest i hiper. Tak za bardzo to nie wiem, co ten hiper robi, czy poszedł się wysikać, czy co się stało, że stoi na kotwicy. W każdym razie już na kotwicy nie stoi, natomiast North Carolina, która jest na dystansie 8 km ode mnie, jest celem moim głównym teraz w tym momencie dla artylerii pomocniczej. Dlaczego ona? Bo ma 37 tysięcy. Ma mniej hapeków niż ta druga Karolina, która jest w kapie. Tam zostawiam ją dla swoich drużynowych. Teraz tylko zaznaczyłem na chwilę dla artylerii pomocniczej, żeby spróbować ją zdekapować. Niestety jest ona w niedobrym dla mnie kącie, ale jak widzicie, sam nie wiem tak naprawdę, na której się skupić. I chyba pytanie, no kurde, już fajna, czy się zająłem tą, co ma mniej hapsów, czy jednak tą tutaj, żeby szybciej ją wykończyć razem ze swoimi drużynowymi. Na razie moja artyleria pomocnicza sypie do tej Karoliny na dystansie 8,5 km, która jest w kapie. Dostała podpałę. Kolejną... A, już wiem, chyba zdecydowałem się na ostrzał na tą Karolinę, bo do tamtej drugiej jestem skontowany, że we mnie za bardzo strzelać nie może. Natomiast ta Karolina na prawo, no tak, przy kapie C jest w zasięgu artylerii pomocniczej, także mogę strzelać właśnie z całej tej artylerii pomocniczej, jaką posiadam. Więc chyba, żeby się nie odkręcać, to jeszcze tam zdecydowałem się właśnie tak zrobić. Teraz zmiana celu. Tamta Karolina wypływała, już zobaczcie, 50 trafień, 54 trafienia w tamtym, 57 trafień już ile idzie z arty pomocniczej, jak się kumuluje. Kolejne pożary. Trafienia za 5000, kolejne pociski, bo ta Karolina ładnie stoi do mnie burtą, 7600. Ja również jej pokazuję burtę, ale chcę, żeby jak najszybciej ta moja arta pomocnicza robiła robotę. Do tego właśnie dociągam tutaj swoje działa z baterii rufowych. Poszła salwa. Karolina ma znowu mniej hapsów. Kolejne działa przeładowane. Kolejne pozbywamy ich hapsów. Kolejne działa przeładowane. Zostaje jej 2900, 3200. No niestety zerwałem tutaj potężnie. Macie tutaj totalną wymianę burtową, ja mam jednak większy zapas hapsów. I czy uda się zatopić Karolinę? Tak jest. Zniszczona. Straciłem sporo hapeków, ale za 40 parę sekund będę mógł uleczyć się. 84 tysiące uszkodzeń, a na tej akcji, zobaczcie, trafień w artylerii pomocniczej podbiło mi do 172, teraz płynie run. Czy tam Ron, nie wiem jak tam się powinno to poprawnie czytać, bo to niemieckie jest. Ładnie stał do mnie bokiem, więc złapał za prawie 10 tysięcy. Arta pomocnicza zaznaczona na dziesiątkę niemiecką. Niech tam sobie w niego próbuje podpalać. Ja na razie skupiam się na tym krążowniku, który płynie cały czas burtą. Teraz zaczyna jednak odbijać, a Großer został załatwiony, już go nie ma. Przez chwilę chciałem strzelać do Runa, ale jest udało, który jest wyspotowany, więc wypada zalać tego niszczyciela deszczem z arty pomocniczej. Już widzimy też, nawet on oberwał, salwa, żeby dokończyć krążownik. i udało jej cały czas, no tylko, że to akurat nie ja go wykończyłem, tylko nasz room i salwa w tego udałoja, żeby obrywał. Włączyłem sondę hydroakustyczną, dzięki czemu nie powinny mnie zaskoczyć torpedy. O, proszę bardzo, wykryte i płynę w dymek. Możesz się... You can run, but you can't hide. Póki jeszcze moja sonda działa, liczę, że podpłynę na tyle blisko, że wyspotuję. Oczywiście on chce być... Tutaj ktoś chce być cwany i zobaczcie, jak pruje we mnie z dymu. Ale już w tym momencie dostaję spota. A ja nie zamierzam mu odpuścić teraz. Oczywiście nie udało się trafić z działu baterii głównej, ale że pomocnicze jest od jasnej cholery, to sporo tego idzie w udałoja. Zatopić tutaj dziada 104 376 uszkodzeń zrobionych. I czy się uda? Czy się uda mi? Czy komuś innemu? No dawaj, artko pomocnicza, ale jednak nasz niszczyciel go wykańcza. Nie ma to znaczenia. 105 tysięcy i mamy Yamato! No więc teraz Yamato idzie pod cel, dostaje cytadelę za 12 tysięcy dycha. Yamato był skupiony na kogo innego, nie na mnie. I idę już teraz, wiem, że bitwa jest i tak już wygrana, więc idę totalnie burtą, żeby jak najwięcej jeszcze mu zrobić podpał czy uszkodzeń. Mówię, trudno, sieknie to sieknie, nie ma to, idę. Ale trochę mnie zmartwiły torpedy, które szły w stronę Yamato. Zabrały mu hapeki. Yamato teraz odwraca się do mnie dziobem, więc będzie gorzej go wbić. Ja cały czas idę burtą, nie ma tego złego, mam dwie podpały. Gasimy się dalej, twardo burtą, zbieram, ale po to miałem zapas hapeków. Zanim Yamato przeładuje, jeszcze trochę minie, jego arta pomocnicza też oczywiście do mnie strzela. Ale ja tą artylerię pomocniczą mam potężną. Zobaczcie, jeszcze inni strzelają do tego Yamato, jak błyskawicznie traci hapeki. I jeszcze z artylerii głównej, ale też nie mi udaje się sfragować. Wygrywamy bitwę. Na dziesiątkach udało się Bismarckiem zrobić 139,5 tysiąca. Myślę, że wynik całkiem fajny. 272 trafienia w cel artylerii pomocniczej. 2209 punktów bazowego expa, 8. Topowy wynik. Byłem bardzo zadowolony z tej bitwy. Jak na mnie naprawdę wynik, który mnie zadowala. Jeśli chodzi o raport szczegółowy, Nodet, klikaj. To mamy z artylerii, z pożarów ponad 44 tysiące uszkodzeń zrobionych. Zostawcie łapkę w górę, bo pomaga to w rozwoju kanału i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!